Kindle, just this book on your Kindle. Bardzo proszę. Śmiało, śmiało, się nie krępować. Bardzo proszę. Mały się cieszy, gdy zobaczy mniejszek. Mały się cieszy, gdy zobaczy mniejszek? Bardzo proszę. Słucham. Dzień dobry panu. Czy to pan zamawiał usługę? Mały się cieszy, gdy zobaczy mniejszego? Tak, to ja. Nasza obsługa na wszystko poradzi. Bardzo proszę. Kto jest jeszcze chętny do skorzystania z którejś z usług? Czopek. Czopek? Chłopiec do bicia. Chłopiec do bicia. Tutaj panowie. Bardzo proszę. Chłopiec do bicia. Ale co pan chyba? Tak, słucham. Dzień dobry panu. Czy to pan zamawiał usługę? Chłopiec do bicia. Tak, to ja. Nasza usługa najlepsza, najczęściej, z której na nasi gości korzystają, poezja. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Czy to pani zamawiała usługę poezja? Tak. Chodzi o natchnienie czy o rym? O rym. Do słowa firmament. Rymament, temperament, testament. A do wiosenny? Wysokopienny, denny, bezcenny. Wspaniale. O każdej porze? Noże w łoże pomoże. Nie wiem, że mogliby tak państwo oglądać bez końca, ale czas nagli. Tak więc dziękujemy serdecznie Bojowi. Wielkie brawa. Do państwa dyspozycji, jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z którejś z usług, wystarczy po zakończeniu spektaklu podejść do naszego boja. On błyskawicznie zaspokoi państwa potrzeby. Tak, a teraz ponownie na scenę zapraszam Legi Paras! Wielkie brawa! Na temat eleganckiego siadania przy barze, gdy ma się hemoroidy, przesunąć na przyszły tydzień. Matko! Gdyby byli państwo u siebie w domu, wymodziliby sobie stopy w wodzie z dodatkiem grubozarnistej soli i po sprawie. To bezsensowne i głupie. Kiedy komuś puchną stopy w palas, to prawdziwie szczęśliwy traf! Wystarczy! I zanurzyć biedne kończyny w pierwszym lepszym akwarium. A tak, w akwarium! A jak sądzicie, dlaczego tyle ich jest w palas? Żeby było ładnie? A to jest rozgłupone! W palas ładne jest wszystko, z wyjątkiem akwariów. One zostały tu umieszczone wyłącznie z myślą o waszych stopach. Egzotyczne rybki dobrano specjalnie pod kątem ich cudownych właściwości uśmierzających ból oraz zręczności, z jaką wykonują usta. Stopa raczej masażu doprzestanego
Państwo, nie wiem czy wiecie, ale mamy dzisiaj 11 października. W hotelu Palace jest to dzień niezwykle... Przepraszam, ale mam takie pytanie, ponieważ moja żona i ja szukamy partnerów do rozpusty. Jak do rozpusty? No do rozpusty, do bank. Byłby ktoś zainteresowany? Czemu nie? Ale co konkretnie ma pan na myśli, mówiąc o rozpuście? No to bardzo proste. Chodzi o wykonanie serii świństw razem z innymi parami. Znaczy zabieranie się z kimś za czyjąś żonę, albo zabieranie się do 3 lub 4 za jedną partnerkę lub na odwrót. No krótko mówiąc, zafundowanie sobie przyjemności na wszelkie możliwe no i wyobrażalne sposoby. Wchodzę w to. Super. Nie ma pan nic przeciwko perwersyjnym numerom? W stylu? No bo ja wiem. Zwiąż mnie. Albo jedna z żon dostaje kapsa od kamerdynera, podczas gdy on trzyma świecę! Nie, a nawet powiem więcej, że jeżeli znajdzie się ktoś, kto to lubi, to moja żona jest bardzo dobra w rulerkę pani Pompadour. To chodzi o tę pozycję, kiedy zbliża się z żyrandole, a potem się kręci! Nie! To chodzi, że ustawiamy się w kole w rzędzie i przeskakujemy w rytm uderzeń bębna. Aha! U nas nazywamy to kołowrotem galerników. Tak, to bardzo zabawne. A państwo wykonują to z iloma poganiaczami? Zazwyczaj z 5. Ojej. Znaczy nie, ale gdyby wolała pani z 6, to ja nie widzę problemu. To wspaniale! Tak, najważniejsze jest mieć zasady. A propos, mam nadzieję, że będzie wolno przeprowadzić ze sobą kamerdynera. No, bo wiedzą państwo, moim zdaniem oddawanie się rozpuście w hotelu bez kamerdynera to nie jest żadna rozpusta. Doskonale panią rozumiem. No by się rozumie sama przez się, droga pani. To przecież to dotyczy również wszystkich, którzy chcieliby się przebrać na przykład za dyrektora. Albo na przykład za moja. Albo za reżysera zboczonego spektaklu. Albo za kiepskiego fotografa. No to się rozumie samo przez się, jesteśmy podają przestanowaną, no. Dobrze, w takim razie zapisuję. Nie proszę. Do pana dyrektora, oczywiście, panią. Pan Artur, oczywiście, i pan Artur, tutaj pani. Dobrze? Proszę, pan. Dobrze, tam tego pana zapisuję. Panie, jeśli można boją, oczywiście, że dyrektorze zapisywali się. Tam tego pana, o pana zapiszę, pan jest pierwszy. Chwileczkę! O której zamierzacie państwo zacząć? 21:30. Nie, to dla mnie za późno. Ja i mój mąż nigdy nie uprawiamy rozpusty po 16. Ale dlaczego? No ale ja bym chciał spróbować. No proszę, nie zgódź się. Ale on ma ochotę. No właśnie. Moja żona da mu pierś do poscania. O! A duży ma? Naturalnie. Nie ma problemu. A można je gryźć? No jasne, że tak! Ostatni raz, już więcej nie będę. No, ostatni raz, Jezus. No, super! W takim razie będzie nas jakaś 12. Przepraszam bardzo, ja mam pytanie. Proszę pana, czy można by wpaść dosłownie na kwadrans? No, bo mój samolot odlatuje jutro wczesnym rankiem. No przecież w ciągu kwadransa to się da pani dosyć dobre tuzin razy. O, to się pani dyskretnie wymknie. Dziękuję, to bardzo przyjemnie pana strony. Doskonale, w takim razie będzie nas jakaś 20, wliczając w to moje 2 siostry i mamę. Spotykamy się za godzinę w pokoju 326. 326, tak? To do zobaczenia. Do zobaczenia. Aha, przepraszam, byłbym zapomniał. Czy mogliby państwo wziąć ze sobą wieszaki i popielniczki, bo moich może nie starczyć. No, znaczy, no, może mnie uznać za maniaka, ale ja nie lubię, jak jest burdel w pokoju. No, być może jesteście państwo lekko urażeni otwartością naszej ekipy, ale musicie państwo wiedzieć, że nasza obsługa słynie również z tolerancji i dyskrecji. Hotelu Palace, jak nas odwiedzi, klient musi kręcać, a personel siedzi. Merci! Ale my jesteśmy przygotowani na absolutnie wszystko. Zarówno na klientów bardziej wyzwolonych, i na tych bardziej konserwatywnych. A zdarzają się nasi tacy. Thank you.
pocałować panią. Ja również, Pierre André. Ale zanim zmiażdżę pani wargi, niech mi wolno spytać. Ma pani jakiś zajad albo otarcia dziąseł?